Nie, to nie jest kukułka, to nie jest kukułka. To jest podobne do naszego ptaszka, znaczy ptaszka, to kura albo tego, to no, może być bazal czy coś takiego, no bażal, no. A co mówi psia krew? Nie wiesz? Nie. Perliczki. Psia krew, psia krew. Wiesław Szywka, siemanko. Będziemy testować konserwy, które są warta grzechu, czy warta jedzenia. No, czy pójdzie tam do Wadziewia? Jest tutaj taki wielki kosz. Dziękuję. Ciągle ten samochód tutaj stoi. To jest nasz samochód. Pracowało się po tych budowach. Pracowałem jako malarz. Malarz akrobata. Po pijaku to kilka razy spadłem. Tam, gdzie nikt nie mógł wejść, tam ja weszedłem. Mówi się poprawnie. Wszedła to kobieta, a wszedł to mężczyzna. Homo niepewny to chyba nie weszedł, albo dziadostwo, albo chubico. No oczywiście, że jadą konserwy. Konserwy rybne, jakieś żabie oczko czy coś. Na konserwach znam się jak na wódce. Jestem zakonserwowany. I zapraszamy tutaj na grilla. Jest tutaj kibel i grill i wszystko. Można popić dobrze. Wiesz, tutaj nie ma kibla. To jest. Jak nie widzisz? To jest na drzewo pojemnik. Do tego drzewo się daje. Chodź, pokażę. No chodź, patrz. O, tu strają. Nie, to jest na drzewo. No gdzie tu masz dziurę tutaj? Kurwa, było tu. Ktoś zabił tym, kołkami. Tu układają sobie drzewo na rozpałkę. Wiem, że tu coś takiego było, no. Najczęściej konserwy rybne lubię, nie? No, ostro wiadomo, kozo ma wątrobę. A propos de facto, ostatniego testu. Nie paliła dupa, ale jestem przyzwyczajony do ostrych rzeczy. Takie rzeczy wytrzymałem, że nikt by tego nie wytrzymał. No. Zresztą handlowałem benzyną. Przez przypadek, żeby się napił. Wziąłem zaciągłem wężykiem i no, trochę tam leciało do żołądka. Czuska odczuła, wszystko odczuło. No. No. Nie ma tu otwieracza. Dobrze, jeszcze nożyk, bo musiał zjeść konserwę w całości albo... Nie, tu można nawet o tą posadzkę otworzyć. A teraz pokażę wam, jak się otwiera paznokciem. No. O, super. Dobra. To jakiś żabojady, czy coś. Proszę państwa, też skupowałem ślimaki. Tak było sprytnie doprawione. Ja mówię, czy to grzyby są, czy jaki grzyb? A mówi, zobacz tutaj, co tu jest narysowane. No rzeczywiście ślimak. I mówi, nie będziesz żygał? Nie. Bardzo dobre było. Jestem głodny, jak wilk w lesie. I może coś kąskujemy. Co to? Jakiś kondon, czy jaki chuj? Ryba w kondonie chyba, tego nie jadłem. Bo... A pies go drapał. Ani to ryba, ani kura żaba, ani koń. HGW to jakieś to są morskie te, no. Glony, czy jakieś tam pierdoły. No. Rzadzizna, tak byś pierniczał jakiś tam kisiel, albo jakiś tam budyń, czy tym podobnie, no. Chyba pójdzie do Badziewia, no. Jaka to jest ryba, to detektywem się nazywa, nie? Jaka jest ulubiona ryba detektywa, nie? No, śledź! A żarty na bok, testujemy dalej, no. Co to jest za Badziewie? Ładna puszeczka, dobra na złom. Wygląda apetycznie. To jest kałmarnica, w własnym atramencie. Wygląda apetycznie, tylko coś, ona za szara jest. To jak to zjem, to będę miał usta, jakbym jaśmińką wymalował. A atrament jak atrament, to, czyli że coś dobrego, no. Zobaczymy, czy da radę to skonsumować, czy zjeść, czy wyżygać, no. Jestem głodny, jak ryba w wodzie. No to stosujemy, co to jest. Co za wścieklizna. Twarde, jak podeszła do buta. Kto to takie coś kupuje? Kolego, tylko zmarnowałeś pieniądze i... A nie za bardzo. Raczej to nie warto kupić w Badziewie do Badziewia, no. A już nie chcę nic oceniać, no. O, tu. Ichrza, ichrzość.
Ośmiornica chyba. Nie jadłem, ale jak to zjem, to chyba będę pływał w morzu. No więc wiecie państwo, że ośmiornica ma 3 serca, a na chuj tyle tego. Z jednym sercem można wyżyć. Ojoj, co to za suda? Nieapetycznie. Takich sudów jeszcze nie jadłem, ale ja bym to nie wziął nawet za 50 groszy. Smaku nie jest zła, tylko że wygląda tak jakoś dziwacznie. No. Raczej nie wziąłbym do wódki, do zakąski. Jakby kurczę, jakby żaba, jakby ryba, jakby coś takiego tam. Proszę państwa, została ostatnia konserwa. Najciekawsza. Jest to szwedzki przysmak, śledzie kiszone. Z powrotem bandycki nóż wyciągnąć. Czas uwolnić puszki z ryby, bo... Dobrze daje. O Jezus, panie! O Jezus! A ta kanaliza! Jebie jak gnijący pies. Oho! O nie! Fajnie pachnie. No, nóż mi się już stępił. A gorzej się dobrać do tej puszki. Zapach bardzo ładny, ale aromatyczny. Ale słone. Joj. Po tych śledziach to trzeba by przynajmniej z liter wódki wypić. No. O Boże, ktoś jeszcze takie coś produkuje. No. Aha, dziadkowi już się znudziło jeść coś na śledzie. Miał taki wielki swój. Tak, moim dziadkowi. Nie? Dziadek mieszka na dole, wujek na dole. Tak, jak Paweł i Gabeł. Znudził się dziadkowi już to jeść. Wyrzucił to przez okno, nie? A Misiek podeszedł, piesek taki ulubiony, nie? Łakomy był na żarcie, wpierniczył te śledzie. Tam niedaleko rzeczka tam płynęła. Podeszedł, napił się z tej wody, odeszedł na bok i... A ja z górki tam się patrzyłem na tą scenę. Znowu się napił. Odchodzi, no i dalej mu się chce pić. Już nie mógł pić, bo już mu się nie mieściło, bo już miał żon taki... I zaczął szczekać już na tą wodę. Tak go smaliło, jak mi nieraz po wódce. No. Ja mówię do dziadka, mówię, słuchaj dziadek, ty tego Miśka zatrułeś. Trzeba będzie iść do gospodarza po mleko. I dopiero tym załagodzisz. Dla psa to wścieklizna i dla nas jest. Za dużo soli wpierniczysz to. A możemy zakonsumować tego śledzika. A kur zapiał. No. Pfu, kurwa. A jeździć popój, słone jak skurczywyk. Żołądek mi rozerwie. Ja słone nie mogę, bo ja sól za bardzo mi szkodzi. No. A wódka mi w ogóle nie szkodzi. No. Dla mnie badziewie, no to jeszcze najlepsze jest, a to co za słone jest. Na koniec można jeszcze powiedzieć jakiś żart, nie? Jak się nazywa radziecki uczony, kto wynalazł konserwę? No Puszkin, no. Coś mi się pośmiali, to kończymy program. No, do widzenia państwu. Pokosztowałem trochę smaków. No, takie niezbyt, takie apetycznie, co to. To wynalazł jakiś cudak. No, to siema, ta placha nie ma, no.